Ach, ale super. O kurde, co ja będę miał? Zdrowia, co ja będę miał? 8. Jest! No way, jestem. Żartowałem, bo jestem tak naprawdę 7 albo. Też jesteście 8, nie? Albo jestem. Jakiś żenujący numer. 3. Albo jestem. A nie powiem wam, który. O nie, kanibal. O co? O nie! Kanibalem zostałem, ale przypał. O nie! O nie! A nie, jest na Discordzie. O nie! O nie! O nie, ja jednak jestem kanibalem. O kurde, co to update. No, to jest nowy update, który powoduje, że... Ale to będzie miał zmieniony no głos. Solo, ale cringe. To jest player numer 5, ja, dowiem cringe, się. Cringe, osoba numer 5 jest cringe. Dobra, i tak polityka dodali, to mi mogę powiedzieć, bo nie ma na asasina. Ale no, no generalnie, no to... Playera numer no, bo jestem sobą, żenującym numerem numer 15. Masz nie, no numer 5 jest najlepszy, ja podziwiam tego człowieka. No ja miałem jedynkę przed 15, nie? No i numer 9, spoko, jak za samo numer 9, no. Za całą. Ej, ale pracy. Powiem wam, że strasznie was tutaj dużo, was nasrało trochę w tej grze. Tak bardzo lubicie no, kaczki? No. No kurwa, no, tylko na mongusy i kaczuchy byście przyjęli. No. Tylko trochę. Przepraszam bardzo, ja tu jestem od kwietnia. I bardzo dobrze. Okej, chyba też sobie otworzę piwerko, nie za dzień się wydaje, że się zanalejty. I przegania potężnego mta. No, to prawda, mechadynowy, otwórz sobie. Otwórz. Kto pierwszy, bo tyle donate'a wydać w ciągu jednego dnia, to warto otworzyć, tak mi się wydaje. No nieźle, kto tam to zrobił? Możesz wysyłać? Możesz wysyłać? Wycisz się. No. Dobra, możemy to jakoś robić, ale jak? Chyba tym, zobaczmy jak to zadziała. O kurde, jaka magia, widzieliście to? Potężnym, jestem potężną kaczką magiem. Fakt, że muszę robić ten z daski jakieś. Nie, Mongo. Siema, co tam u ciebie u was? Elo, co tam u was? O nie! Ej, ja Mongo, popilnuj mnie, bo popilnuj mnie na chwilę, bo Facebooka nie włączyłem, muszę wyłączyć, będzie pyrkać. Dobrze, kto siekolwiek zbliży, ten zostanie tutaj zaatakowany. Dobra, już to zrobiłem, co tam Amongs? No. Destru, 5 kurde metrów z bok, bo inaczej tutaj zaatakujemy. No właśnie, tutaj... nie fikaj nam. Wodzi po ulicy. No, strasznie fika to, co nie? Agresywny jest ten Destru. No, agresywny. O, zobacz, jaki ładny port tu jest. Siema, co tam u ciebie? Nieważne, nie łowcie, będziemy ratować ogień, halo. Halo. Jaki ogień? Ona jej mówiła... No, nie mówi, co mam robić. To po prostu jest... Tak się obgadywałam. Ja mam zadanie tutaj bronić potężnego VIP-a, niestety no. Ej, na czym to polega zadanie, przepraszam bardzo? No, jak ci się łowi ryby, bo jestem posiedzony? Nie wpadł. Ej, ja może ugaśmy ten ogień, co? No to idźcie ugasić. Nie, nie wchodzi mi ogień. Ej, no jak wyłowić tą rybę? Ej, to zadanie jest nienormalne, nie wiem jak to robić. Ten ogień. O dobra, ugaszony już jest. Ponieważ nie gasimy ognia. No jak ci się coś chwyci na wędkę, to wtedy musisz szybko podciągnąć do góry. Ej, no nie działa, jak się łowi ryby? Z wyczuciem, nie macie wyczuciem. No, czego nie z wyczuciem. Mamy? W stylu nie macie, jak wy jesteście w ogóle ubrani. No ja no, nie ty masz jakiś kurwa kapok na sobie. No, elegancko. Jak tam udało się złowić? My jesteśmy mrocznymi braćmi tutaj z Wixą, taka prawda. O, patrz jak on ładnie zubrał. O, co to, kapitan? Dzień dobry, panie kapitanie. No witam. Nieładnie tak. Dobra, nie chodźmy w tyle osób. Chodźmy w tyle osób, bo zaraz... No właśnie, co to, co to jest za zbiorowisko? Proszę się rozdzielić. No. Dobra, nie chodźcie za nim. 5 metrów, odsunąć się, proszę cię odsunąć. No właśnie, chodźcie stąd, chodźcie Amongo, bo kurczę, tak tu wszyscy się drą. Zamknęli. No, chodzą wszyscy za mną, prześladują mnie. O, tutaj coś jest, a to do środka trzeba wejść. Dobra, mam tutaj sprawę do załatwienia w tym budynku. Do środka? Tu? O, jak to otworzyć te drzwi? Nie do środka. Zamknięte. O, jak to się otworzył? O, otwarty jednak. O, tu jakaś policja jest, witam pana policjanta. Nie, nie. My tu tak tutaj na przyspiegi. Delwek, co ty tu wchodzisz? A, ej, dobra. Mówiłem, żeby się nie zbliżać. No i się rozjuszyłem. No i słusznie, wyjaśniłeś typiarze. Za blisko do ciebie potrzeb. Bardzo dobrze, trzeba wyjaśnić takich bezbożników, dobrze. No, chodź mój uczniu. No, króciutko go wyjaśniłeś, chodź, idziemy kogoś jeszcze wyjaśnić. O, co wysyłasz? O, chyba nie, oj. Co się tu stało? O, nie, go wygrał. A ja już trzy ciała wpierdoliłem.
No, zjadł wszystkie, no i łatwo, no łatwy easy win, no, zasłużone. A ostrzegałem, mówiłem, ostrzegałem, a w chuju mieli. Wow. I ta runda trwała praktycznie... Tak. A, wiedziałem, że baitujesz, wiedziałem, że baitujesz. Tak, ale było super. Ale to też, wiecie, ciężko zabić tak, kurde, ludzi, jakby w takich gromadach chodzić. Znaczy, no tak, nie jest łatwo. On zjadł wszystkie, wiesz? No, a gołąb ja wtedy się cieszy, no, gołąb się cieszy. No, gołąb, gołąb to jest ten, co zaraża, więc... Ta, ale ja był sam jeszcze, on chyba jadł nasze ciała. No ja jako sam zjadłem trzy ciała już. No właśnie, bo my zabiliśmy parę osób, tylko nie było ciał. Tu, tu, tu. A, no właśnie, to nie musicie mówić, pisać mi, że gotowy. Burek, czy tam ktoś tam jeden cisnął. Lecimy, next runda. Cześć, Damongo, sabotujesz nagrywki. Nie, sabotuję, tylko dźwięki ogarniam, bo nagle tak się o nie, Sangril. Dupa. Dupa. No przecież nie wytrzymam. Duuuu. Co? Znowu wszyscy random. Po co to? Po co wszyscy random, jak to jest draft? Duuuupa. Zajebisty draft, kiedy wszyscy i tak zbierają. O, kapuś. Duuuupa. Tak, zajebisty draft, nie weźmy z tym osoby. Duuuupa. No, tylko czas zmarnujemy. Duuuupa. No właśnie, jak to idzie na losowe, to kurde idźcie sobie na normalny tryb. Du-du-du-du-du-pa. I tego, piątka znowu kim jesteś, ostatnio też wybierzesz losowy. Właśnie, kto wybiera losowy, jestem, ten z policji. Ja jestem pierwszy i wybrałem losowy. Du-du-du-du-du-du-du-du-pa. Ja jestem z policji. Teraz też, no. Nie, bo nie chciałem być impostorem, z Gret jesteś wybrałem sobie losowy. Jest bardzo dużo szansa, że i tak się bardzo... będą tego impostora. No nie, z właśnie... Gret jesteś właśnie... tyle, no. Myślałem, że wiesz, że będzie jakiś ten auto chuj. Dobra, nie mrodźcie. Co by tu wybrać za rolę? Będę marudził, bo wybieracie losowe. O! Kolejny z gry. Na początku brzmiałeś, jakby ktoś ci zmienił głos, nie? Tchórze jesteście. Może ktoś mu zmienił głos. Komu zmienił głos? Tobie. Delwek z początku tak z... Mi? Ten... Nie, Delwek jak ktoś powiedział, to miał głos jak po imprezie. Ja pierdzielę, no ile ty... Może był na jakimś melanżu, nie wiadomo. Du-du-du-du-du! Czemu wy losowe wszyscy bierzecie? To nie ma szansy na osoby. Ej, może gramy... Grać, to idą sobie na ej, może gramy z jakimiś randomami, nie wiadomo, co nie? Kto jest na serwerze AB'ego. Ale będzie mord. 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 Dobra, chodźmy kogoś zabić. Tym? No. Tup-tup-tup-tup-tup-tup. Ale tu, nie, tu jest słabo, bo tu nie będzie uciec. No, tu mi się nie podoba. O, tu jest najfajnie. Du-du-du-du-pa! Ktoś z rury komuś wywalił. Nie fajnie. Du-du-du-pa! Zabij kogo mam zabić? Nie wiem, zabij może. Tutaj ktoś biegł. O, GBS-a, dawaj, atakuj go. Co? Ale muszę się wyspowiadać. Du-du-du-du-pa! Profesjonału, ile czasu minęło twoje ostatnie? Du-du-du-pa! Dawno. Ej, ale ja jestem dobrym, to Burek! Burek jest zły! Słyszałam powiedzieć, iż Burek jest złym impostorem. Generalnie sytuacja była taka, że du-du-du-du-pa! Co ty mówisz? Du-du-du-pa! A czemu tak? Du-du-pa! A Burek jest złym impostorem. Generalnie dwie osoby, ogólnie dwie osoby zabiły. Zabił właśnie Wiksa i ktoś jeszcze zabił właśnie. Dwie no osoby zabiły. Zabił Wiksa? Wiksa. No Burek zapierdolił! Du-du-du-du-pa! Czemu zapierdoliłeś? Burek? Ja nikogo nie zapierdoliłem, byliśmy chyba w 4 albo 5 osób. Dlaczego? I Wiksa nagle mówi, że niby ja. O ty! Du-du-du-du-du-pa! A może ty?
No Burek, czemu jesteś impostorerem? Ja jestem mścicielem. Dupa. Czyli Biksa zabiła? Dobra. Ale Vladdy kazał mi zabić Gabena. Dupa. Nie mogę. Dupa. Vladdy komuś każe, to później Biksa to robi, ale jakoś jakoś innego jest. Przepraszam, Burek. Będziemy się nudzi ewidentnie. Dupa. 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 Kto tu na Bladiego zagłosował? To nie ja. Dobra, mogliśmy zabić Vixa, ale stwierdziłem, że tego nie zrobię. Trochę jest głupio. Dupa. 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 Co ty powiedziałeś? Który dzieci co? Dupa. Dokończ. Dupa. Ale jesteś głośny, Boże, jaki on głośny był. Dupa. Dupa. Ktoś mnie do mnie dzwonić o tej godzinie. No. Halo? Halo? Dzień dobry. Halo? Luna chciała mnie zwekstować. Dupa. Dupa. Dobra, co się stało, bo telefon miałem. Jak Luna i Vexy, to jestem w stanie w to uwierzyć. Dupa. No spokojnie, no nic jej nie chcieliśmy zrobić. Vexy zaczęła panikować, nie rozumiem dlaczego. Okej, czyli to Vexy. Dupa. Co? Dobra, co się wydarzyło, no dobra, bo nie jestem w temacie, jeszcze raz. Na pewno nie. Dobra, Delwek, zakończ. Boże, Hubi, jak ty jesteś głośny, ja pierdzielę, weź się ogarnij, Hubi. Ja pierdykam. Dobra. Ej, ale Destru... Ej, ale czekajcie, Destru... Sobie go przyjdzieś po prostu. No już wyciszyłem go. No nie ukrywaj nic. Dobra. Destru... Gadać, kto kogo zabił? Już pod nami. Kto zabił? Hubi, czemu zabiłeś Destra? No Delwek. Delwek zabił? Właśnie nie. Delwek, ty zabiłeś? Nie, jakieś głupoty. Tak, to prawda, Delwek? Nie, to nie był Delwek, ja cały czas za nim biegłem. Bo miał mi coś powiedzieć, ale no to kto to był, Delwek czy kto w końcu? No Delwek, powiedz. Nie, Delwek jest takim szkoda. No nie? No to, no to kto zabił? Bo ja już nie wiem, na kogo głosować. Dudu. Klapek? Może Klapek, bo się nie odzywa. Może być Klapek. No możemy na Klapek. Dobra. No nie na Vexy. Vexy. Nie, no Vexy nie zabił nikogo. Dupa. Dlaczego nie? Dupa. Dupa. Jak mnie znajdziesz, Hubi, to ci powiem. Nie, to fotowoltaika dzwoniła, no właśnie nie wiem. Dobra, idę cię szukać. Fotowoltaika dobra. Właśnie zadzwoniła. Mi było po robocie. Nie zabijam, tylko dupa. Brady się nie wykonał. Brady możesz zabić jednego, ale nie zostaw mnie. Dupa. Dupa. Dobrze. Dupa. Teraz jego, my jesteśmy w sekcie, pamiętaj. Przestraszyłem się. Nie, no, a tak na serio to ja jestem też żadnikiem. Więc nie wiem. Na ten moment to jesteś 10-latkiem, nie możemy brać ciebie na poważnie. To tak, Hubi. Dobra. Nie przekonał. Ja mam leciutkie podejrzenia. Czemu ja? Cicho, cichać! Bo zjadasz dzieci. Cichać! Nie. Byliśmy, kiedy znaleźliśmy ciało razem z Vixą i Vexim. W pobliżu nigdzie nie było sandwicha. Sandwich! Co robiłeś? Ale wiesz, że ja jestem mimikiem, nie? Z Hubim i Delwexem. No. I Delwex mi udowodnił, że Hubi jest impostorem, bo zjada dzieci. Czyli sandwich. Małe kaczątko. Tak jak myślałem. Możemy dać dla niego. No właśnie, małe kaczątko, no naprawdę. Dawajcie na sandwicha. Delwex powiedział, że to sandwich. Hubi jeszcze jest. Nie, no to jest sandwich. A Vexy, ja też pobiegałeś w tej rundzie.
goły i wesoły. Co? A ty smutny jest. Z kim biegałeś w tej rundzie, Vexi? No ja udawałem impostora i Vladi zabił na moich oczach, ale... Z Vixem i razem z Vexi biegaliśmy. Bubi, przestań mi się patrzeć w dekolt mojej kaczki. A może ja lubię? No wiesz co, Vixa? Tak mnie zdradzić? No nieźle. Zapamiętam to. Co zapamiętasz? Zabiliście wtedy, zdradę! Jak to z miłości! Zdradę! Vixa, zdradziłaś go? No zdradziła. Nie zdradziłam, uspokój się! Zagłosowałaś na mnie. Nie! Nie! Tragedia. O nie! No i dobrze. Hubi. Czy ty jesteś ze mną impostorem? Halo. O, słychać mnie. Hubi, przesadziłeś już. Czemu? Hubi. To, że mi się mówi, świeci na czerwono, to nie znaczy, że jestem z tobą. A. No to Anna. No. No trochę. A, czyli to był Hubi, wiedziałem od samego początku. Ale, no, od nie, początku pierwszy raz gram, sorry. Nie ogarnąłem, że jestem Mimi, który udaje. Takim Mimikiem, udaje impostora. Ej, Mimi tak samo wkręcie, i Mimi tak samo wkręcie. Ale to Eki. No cóż. Tak bywa czasami. Ale ty Vexi jesteś neutralką? Nie no, jestem Mimikiem. Czyli udaję impostora, ale jestem tym, normalnym. Dobrym gęsią. On nie widzi no jako impostora, widziałem. Więc zabił przy mnie. Nie, gęsi są no to złe, tego nie widziałem. Są dobre. Na pewno tak jest. Unlucky. No co? Mogę poradzić. Patrz. No nieźle. I koniec. Jak Ej mi tego nie wygrał? No, niewiarygodne. O, ja nie wiem. Vixa, specjalnie cię zabiłem i tak mnie zdradziłaś. Masakra. Poza tym Burek, do bana jesteś. Pomagam kręcić sobie tam mikrofon, a on kurwa nas zabił. Dałem jeden minut wydał po prostu, żebyś chciał mówić to zrobić. To weź pomagałem ustawić mikrofon, a ty nas zabiłeś. W grze? No w grze byście musieli biegać i robić zadania jeszcze, a jako obserwatorzy mogliście, mieliście w chuj dużo czasu. Weź coś o tym powiedz. Halo. No nie, dobrze jest. No w guzguzdaku zawsze ma to. Dobra, lecimy nexta! Teraz jest git, ale... Go nexta! Tylko szumiaty. Go next! Guzguzdak. Taki jest właśnie. Jak kupić złoty gold? Musisz wyjść do sklepu i kupić za drogie pieniądze. Złoty gold jest za robuxy. O Jezu. Tak się nie bawimy. O Jezu. No. Tylko nie bobuksy. 400 bobuksów i masz... W ogóle akurat seryny bobuksy wydałem. Tylko nie losowe. Nie no. Jak ktoś da losowe, to jest cringe strasznie. Nie no, losowe wybierajcie, no przecież to jest fajna rola, nie? Nie no, ja mam jest impostorem, bo wcześniej nie chciał losowych. Nie no, wszyscy losowe bierzemy. No, odstępstwo od normalnego zachowania, Mongo, trochę sus jesteś. Nie, ja dam losowe bez asasyn. Ty czterech impostorów jest, czy detektyw to jest crewmate? Nie no, trzech impostorów, detektyw to crewmate. Na dwukropek. No, co jest Kanadyjczyk? A no to jest Kanadyjka. Dobra, numer 7 to na pewno był Ukraińcy, czy tą rolę. Na 100%. Oho, gołąb. Uważajcie. Nie chodzisz razem znowu, albo... No, chłopca, ktoś kto będzie chodził w grupie. Wtedy wiadomo, że to gołąb. Ej, a co robi Soku? Niekoniecznie. Co robi Soku? Tutaj ostatni do końca. Jeszcze raz? O, musi przeżyć jako body. Ostatni, a. I gdy on żyje, to impostorzy tylko przez sabotaż. Co robi polityk w ogóle? Polityk to jest jakieś nowe, nie? Polityk to z tej mapy chyba. To jest, że chyba... wygrywa remisę, czy coś takiego? Dobra, generalnie... Dobra, wiadomo przynajmniej kim jesteśmy, że moje ciało zostanie zgłoszone. Klapek! Jestem Kanadyjką jak coś, tak tylko mówię.
Cześć Delvex, jestem Kanadyjką. Cześć, jestem Kanadyjką, jak ktoś mnie zabije, to wtedy od razu wiadomo, że ta osoba jest. Cześć, jestem Kanadyjką, tak tylko mówią. Jak ktoś mnie zabije, to wiadomo będzie, że to jest ten, że to jest impostor, mówię wam. Właśnie to mów Bladeusiu, no. Tak, właśnie tak mówię. Aż ja tu jeden zrobiłem, to umierałem w ostatnim czasie. Tra-la-la-la-la-la. Zakolegować. Zapomniałem, że jest chyba assassin. Ej, dobra, no to GBN, ty chcesz być przyjaciółmi, to chodź. Tak, tak, i chcę być przyjacielem, chodźmy. O, dzień dobry, panie przyjaciel. Co to za tajne przejście? Skąd ty znasz takie tajne przejścia? Ja cię kręcę, nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są, no. O co tu chodzi w tym zadaniu? Przyszła Wiksa morderczyni. Nie wiadomo, co chodzi w tym zadaniu w sumie. Co jest? A nie, dobra, chyba wiem, o co ej, chodzi. Ej, ale... Okej, zapałem. Chyba to ta... A dobra, zapałem. Ej, fajniutkie! O, zajebista ośmiornica. No, to prawda. Nie wiem. Brał. No i przepraszam. Widzicie, moje zwierzątko, okay, dobra. O, oj. Ej, trzeba pompę wyczyścić może. Ej, dziękuję, pompa? Ktoś? Dobra, niech będzie ta pompa! Idziemy wyczyścić pompę. Pompę, pompę, pompę idziemy wyczyścić. Tak szczerze, no to nikogo nie mogłem znaleźć, tylko widziałem raz Bladiego i tam właśnie. Tak. Mi ja też siebie widziałem, no. A być może jak dawno te ciało jest? Czemu teraz nie żyją? No, dobre pytanie. Widziałem ich z Bladim i Hubim niedawno. Dużo osób było ale z nami. Gdzie, czy jak, gdzie te ciała są? Z GBN-em. No, było, byłem no, z Mr. Sandwichem i z GBS-em. Bladiego pamiętam, Delvexa i Amongo. Ale nie, to jeżeli tam ich ostatnio widziałeś, to Bladi nie zabił. Tak, ja nie zabiłem, byłem zajęty z dobrą zabawą. Tam, gdzie byliście, leży na dworze pomarańczowy. A to nie, bo potem Vixa i Bladi przyszli do mnie i Sandwicha, więc my we czwórkę nie zabiliśmy na pewno. Tak, dokładnie. Skoro nikogo innego nie było, no to klapek, no. Czemu nie? Wszystko wskazuje na klapka. Prosty dowód. Klapek był wcześniej. Nie no, a ten to ten był wcześniej przy cele, no. Co mógłby się wyrzucić za klapusio? Nie, Burek raczej nic nie zrobił złego. Klapuś jest miły. Klapek też chyba nic złego nie. Tylko czemu klapek nic nie mówi, to jest pytanie. Klapek nic złego nie robił, no, skipnijcie to. Klapek jakby chciał komuś zajebać. No. To do samo obrony, no. W sumie to jest bardzo dobry rękawiczek, no. O! No nie mogę! Ale jak widać, tak prawie większość lobby się zgadza. Chyba, że ktoś sam na siebie zagłosował. A to M, pamiętaj, że tu masz jak więcej... Du 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 dupa. Dupa dupa dupa. Dupa 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 dupa. Dupa. Mówisz? Du du du. Kup tego! No chwilę od niego. Nie! Co to jest? Co jest? Co to za dziwne zadanie? Lol. Dziwne to było, czemu ja musiałem z nim pogadać? Mogę już drzwi otwierać ogólnie? Dziwna sprawa. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Ej, to czekaj, to w takim razie Wiksa, Sandwich i ja nie zabiliśmy. Ej, to z ciekawości, o co chodzi z tym bankierem, który... A, chwila, bo ja mam teraz... Ej, o co chodzi z tym bankierem, z którym można tak pogadać, bo ja zgłupiałem i on miał jakiś pierdoła, tak, gala, o jakimś napadzie... Co? On o jakimś napadzie no, gada... Zadania, bo jednym z twoich zadań jest przesłuchać świadków, tak jakby. Ja przesłuchać, i co ja mówię, ja do niego podchodzę i mówię, to jest napad, to co w sumie, a to nie mogła być Kanadyjka? Nie, bo my, ja, Sandwich i Wiksa podbiegliśmy do dwóch ciał, które leżały obok siebie, to był ATM. Dokładnie tak było. Okej. Kto mógł popełnić taką... To był double kill zbrodnię raczej, bo double kill, bo one leżały obok siebie praktycznie. Dobra, czy jeszcze ile ciał, ile osób tam było przy was? Ubi, czemu to zrobiłeś? No ja, Wiksa, Sandwich. Co Ubi? Ty jest Wiksa, Sandwich. Dobra, Ubi? No to może co, to AB jednak. AB jest, ma czy jakieś alibi? U Majora zostałem zamknięty. Ej, AB ma jakieś alibi? Na pewno. Książeczki robiłem, dwie. No, to prawda. I zostałem zamknięty. A, jesteście pewni, że tam został zamknięty? Ej, a może AIB ma... Bo zabijał ludzi? Ej, AIB ma jakieś alibi? Ja jestem pewien.
Ja robiłem pompę. O, czyli winny chyba. No to byście zginęli. No to czemu ta pompa dalej nie została zrobiona? No właśnie. No właśnie, AB. No dobra, ja zaskuję. Wymaga czasu. Weksi broni AB'ego? Dziwne. Nie, no ale tak szczerze, no. Tak szczerze to chyba skip. Chyba nie. Jeszcze dużo osób, żeby nie umrzeć od niego. Tak, Bladeusz zawsze ma okazję na mnie głosowania. No, niestety, zobaczycie, powtórzycie moje słowa jeszcze. AB jest winny. No, ja się w sumie boję trochę. Posłużycie, powtórzycie jeszcze moje słowa. Będziecie płakać. Co jest? Ale głupie zadanie. Nie no kurwa, co za gówno. Musi się całe zanurzyć? Ja pierdykam, ale gówno. Zadanie prosto z Wąchocka, elo. Elo melo. That's sus. O kurwa, AB nie żyje. AB nie żyje. To był po prawej, przyznać się. O bogowie, AB nie żyje. A Vexy z jakiegoś powodu go bronił. I nie żyje GB jesteś. No właśnie, a ja... No? Widziałem AB'ego, ej. Ktoś widział, kto z nim szedł, czy coś? Ej, Vix, a co robiłeś teraz w tej rundzie? Nie mam pojęcia. Co? No? A Hubi też. Powtórz. Co robiłeś w tej rundzie? Z Vexim byłam. I z Kranksim. W banku. Tak, to prawda? Byliście razem wszyscy? Tak było. To czemu dwie osoby nie żyją? Nie mam pojęcia. Nie wiem. No dobra, to wydaje co? Wydaje mi się, że to jest sandwich. No to co, Dedestra się pozbywamy? Zgłosił Kanadyjkę, bo Kanadyjka jest w grze. Nie no, przecież ja wcześniej byłem z Kranksim w poprzedniej rundzie, więc nawet nie miałem jak. Wydaje mi się, że Destru jest czysty i sandwich to zdrajca. Nie, ja dlaczego? Nie, sandwich nie, tak Dedestru myślę. Jest. Dobra, dawajcie Dedestra, na pewno on jest. Nie wiem, Bladi, czemu ty forsujesz głosowanie randomowe dosłownie? Jak randomowe? Mało nas jest, jest dwóch zabójców w Gauganie. A jak jest Dodo? A jak jest Dodo? No, mamy za mało. Dwóch impostorów macie, co wy nie chcecie głosować? Musicie zagłosować. Musicie zagłosować, bo jest dwóch impostorów. No, co wy robicie w ogóle? Jak jest Dodo? Co jest? Nie, Destru! Oj. No to trudno, trzeba podjąć ryzyko. Vladi! No tak. Poczekaj, wait. O, łatwo. Kurwa, ile zadań. I tak tego nikt nie robi. Tego nie się rozstawcie, wtedy walno. No, ja robiłem tego taska, ale się bałem go kontynuować. Bo no, tak myślałem właśnie, że AB. Mówiłem wam, że AB. Nikt mnie nie słuchał. AB, Vexi, bo bronili się. No. Dobra, ale mówiłeś też, że ja. No, no daj, no bo widzisz, jak wyszło. To co, laści? Zostawiasz cały po prostu. Dlaczego mnie crunchy? No, ale AB od samego początku był i wiedziałem o tym, a wy nie słuchaliście mnie. No. Strasznie zabiłeś Elwex. Ale to jest chyba największa mapa, jaka może być. Kto tak? Jest to prawdopodobne. Ja pierdolę. Nie no, 15 osób na kaczka to jest jednak... Dobra, dawajcie. Za dużo was. $24. Za dużo was. Halo, ready. Kurde, widzicie, czułem, że to AB. A mnie słuchaliście. Dobrze czułeś. AB. A ten dalej swoje. No bo wyczułam cię na kilometr, AB. Po zapachu. Ale fajny numer. Nie. Yeah. Tylko nie losowy, kurde, proszę. Dawno nie byłem drugi. Jest, w końcu gaż numer jeden wybrał coś innego niż losowy, kocham was. Dobra, co by tu wybrać? GBS, ale wiesz, że za każdym razem każdy jest innym numerkiem. Ja słucham? Ale za każdym razem ktoś inny jest innym numerkiem. Na losowy? No sorry, Vixa cię już zagłuszyła. No czemu aż tak? Pluję na losowy. No, no bo ja zawsze gramy taki tryb, żeby nie było losowego. Gdybyśmy chcieli nie wiedzieć, to nie da się go wyłączyć.
No gdybyśmy grali na losowego, ale w sensie losowego, żeby... Nie da się, bo nie ma ustawień w ogóle do tego trybu. Unlucky. Moim zdaniem losowe bardzo śmieszne by było. No to wtedy można grać inną w ogóle tryb gry. O, nie ma Assassina, to mogę wam powiedzieć, koledzy. A niekoniecznie, bo może jeszcze być za sekundę. Jestem numer 6 Kanadyjka. A, dobra. Nie, bo ja... Przetestujcie tę teorię. Jestem numer 15 jak coś. Gówno, tu pisze, twój zabójca lub połykacz po jednej sekundzie o to mecz... Ej, metagaming! Nieźle! Połykacz to jest ten chłop, co połyka. A Tem, ty dobrze wiesz, co to znaczy. Który, to jest ta klasa, co połyka, no to o to chodzi, połykacz. Dobra, dobra, zaczynamy! O, jest jeden mimik, musimy być ostrożni. U, siema. Elo, mello. Siema, bo jak to się mówi, dupa. Dupa. Dupa, zaczekaj na mnie! Boję się o swoje życie, serio. Co to było, bladi? No właśnie, ja się dzieje, pytam, co to było. Profesjonalista zabił gdzieś tu, a ty tu chodzisz. No ja chodziłem za tobą cały czas. Nie no, bladi nigdy by nie zabił Wiksy. Czemu Wiksa zginęła przed sekundą? No właśnie, Ja cały czas za tobą chodziłem. Ja cały czas za tobą chodziłem, Wexi. No bo tak właśnie, ale burzę. Więc ja się ciebie pytam, co zgłaszasz, ciało? Nie wiem. Nie wiem, czy to nie był Hubi ogólnie. Wydaje mi się, że to Hubi zabił, bo my z AB co biegliśmy sobie. I kurde... Ja nawet Wixy nie widziałem w tej... Ale czemu wy w ogóle o Wixie gadacie, skoro to klapek został znaleziony? No dobra, ale... Ale Wixa też zginęła na naszych oczach. No. Ale Bloody i Hubi nie zabili. Jak ja byłem u no, tego... No nieźle, ale bo my mamy niewidzialnego chyba. Ej, niewidzialny jest chyba. No jest niewidzialny, no. No jest niewidzialny. No tak, ale GBN nie zabił, bo GBN... A jak działa niewidzialny? To prawda. Znowu a ten mówi tak dziwnie mikrofon. Tak, tylko że nie może zabijać na niewidzę. No zmieniło cię, jakbyś kurde nagle go w tyłku trzymał. Nie może z tego, co kojarzę. Może, zabijałem się. Gadasz o tym teraz, jakbyś tył kupił. Ale Wexi po prostu daje fake news o swojej roli, żeby was... Nie, dostałem info od kogoś innego. Po prostu. Co? Ale no tak, co teraz słychać, no? Ale niemiłe głosy. Nie wiem, jest zbyt duży chaos na głosowanie na kogokolwiek. Trochę prawda. Dup. No nie, jestem mordercą, przestań mnie oskarżać! Za tobą szedłem, debilu! I po prostu natknąłeś się na mordercę. Morderca. Nie jestem mordercą! Pomocy! Uspokój się! No nie, jestem zabójcą, za tobą chodziłem cały czas, gałganie! Czy wy chcecie no, żałosne. O! Dzień dobry! Pamiętajcie, że jestem Kanadyjką, bo... Dupa. Odsądźcie się od Kranksiego. A co Kranksiego? On jest jakiś dłoń. On goni wszystkich. Weźcie go, chlaśnijcie! Dobra, już pozdestytowałem, spokojnie, nie przejmujcie się, wszystko jest w porządku. Dzień dobry. O, zginęły do tego dwie osoby, zginął Wexi oraz Burek i to tyle chciałem powiedzieć. No ale chodziliśmy wszyscy razem. Ty, ale tak kiedy o nich zabili? Mamy impostorów, bo my chodziliśmy wszyscy razem. Wszystko jest w porządku. To kogo nie było, nie było z nami wtedy? A Monga nie było. Nie było Hubiego... kogo? No, Hubi gdzieś przyszedł. Hubi, gdzie ty byłeś, mały? Na dole. Na trolle byłeś, mówisz? Nie, mały. No. Ogólnie możemy na kogo zagłosować.
Nie, no, 100% zabił Wiksę w pierwszej rundzie. Kto zabił w pierwszej Wiksę? Tak, no. Byłem z jakąś jedną osobą majora w pierwszej rundzie. Ma Hubi. Krew na całym ciele. Zapierdoliłeś Wiksę? To nieprawda. Krew na całym ciele ma Hubi. Hubi srubi. Zobaczcie, cały czerwony. Aż się krew leje od niego. Dobra, byłem mechanikiem, ale jak chcecie, to głosujemy na mnie. A i jej kluczem francuskim przydzieliłeś, nieźle. No nie, no, źle. Z tego co słyszałem, to ona lubi. Kluczem francuskim, no nieźle. No nieźle. Kto się nie zagłosuje? Potwierdzam. Ej, a ja. Delvex nie może się zdecydować. Delvex. Delvex strzelając. No bo Delvex pewnie kliknął na kogoś i myślał, że zagłosował, no, a sam może tylko skipnąć. Żegnam. O, Delvex pewnie na Gamera zagłosował. A w sumie miałem jeden głos, to jest taki argument. Szpieg! Szpieg! O nie! Ja skipowałem. Gdybyś nie był... Uuu, dzień dobry. Dzień dobrek. Jak jesteś niczego tu nie ma. Nic nie powiem. Co to za jakieś spiski demoniczne? Nic. Dzień dobry, witam państwa. Zobaczcie, to się tyłem muszę odwrócić. Kranksy mówi, że choroby się pozbył swojej, dub. Tak. Jaką miałeś chorobę? Wyzerwałem. Dub. No miałem brudne piórka po prostu, gołębia wiesz? Gołębia grypa. Choroba brudas. Nieźle. O nie, dobra, to szukać morderców. Teraz Bloody nas goni. Wojownik. Co tam się dzieje? Co się kłócicie? Szukałeś amunicji do tego pistoletu? Jak tam? Jaki pistolet? No zobacz, tu Bloody leży pistolet. O, faktycznie widzę. Widzisz? No. Nie. Sandwich. Nie, ale to, bo zaraz tutaj policja to znajdzie, no. Widać. No ogółem to Luna chciała, żebym znalazł Delvexa, no to znalazłem, ale chyba nie w tej postaci i nie w tym miejscu, w jakim ona by oczekiwała. Ponieważ Delvex jest po prawej stronie mapy i to posiakany jeszcze. A w której części? Dub. No tam, gdzie z tą babką się rozmawia, co my w pierwszej rundzie staliśmy. Jestem pewny, że Among Us jest mordercą. Nie. Blady i Sandy z tego nie zrobili. Do lewej. No teraz końcówka rundy, teraz było, że Among Us, Sandwich, wszyscy stali na tym składziku tam w dół na dole. Ja ten Kranksy widzieli. A, dobra. No, a ten jest czysty. Chyba, że... A może to od samego początku był AB? I cały czas grał! Tak! AB, to wszystko na niego wskazuje! Czy to był AB? AB! To pewnie od samego początku był AB! Dobra, no to AB. Spadaj, jaki był to? Ale roller coaster w ogóle teraz się zrobił. Ale Among Us nie mógł raczej tego zrobić. Mam dwóch świadków, którzy... Ale Among Us raczej nie mógł tego zrobić, bo on teraz jest na dole z nami, nie? No. Mam dwóch świadków, którzy mi potwierdzą ten moje tutaj alibi. No, a Among Us raczej nie miał tego jak zrobić. Większość osób w jednym miejscu, zginęły dwie osoby, a Among Us z nami wtedy nie było. Dlatego AB jest pewnie niewidzialny, ale... Byłem Sandwich, Bloody, ja kurde no. Tak, pewnie AB jest niewidzialny. No tak, no nie ma opcji, że to była Among Us, bez sensu takie coś. No przestańcie na mnie głosować, trochę. No co wy robicie, jaki AB? Czemu Among Us nie wygłosowaliśmy? Bo nie zabiłem Gałganie, no. Dobra, wygłosujemy go w następnej rundzie najwyżej. Teraz AB musiał być zlikwidowany. Taka prawda. Mówisz? Tak, AB od samego początku. Knułem, że coś ukrywa. Jak zwykle. AB. Sterweksa pewnie zabił jednego. Poczekaj, tu mam dziurę. Jaką dziurę? Co? No widzisz, tu jest dziura. Taka na myszy, odsuń się. To jest quest. Aha! Dupa. Nie, nic się takiego nie wydarzyło. Chciałem bardzo przeprosić, że byłem w tym dzwonek, ale szczerze to myślałem przez chwilę, że to jest task, bo jeszcze nie znam tej mapy. Dobra, ja chciałem tak dzwon, ale on mi ukradł dzwon, nieważne. No ja w sumie to i tak dobrze, bo gołąb sobie nie nabije tego. Wyrzućmy tego Amonga. A może ciebie latem wyrzućmy, co? Ale nie, bo tylko, tak szczerze, no to tylko Amonga i jebiego nie było, kiedy był prawdopodobnie niewidzialny, a mieliśmy... Nie obchodzi mnie, że wtedy nie było, ja byłem wtedy z Destrem i na łódce robiliśmy taska Gałganie. Tak, był niewidzialny. Ale ty szybko wyczyściłeś tą łódkę, no. Luna była z GBN-em.
No bo szorowałem szybciej od ciebie, Destru, lul. Nie no, ja bym go wywalił. No ja bym cię ten wywalił, bo no, coś ATM, tak ja mogę... mocno forsujesz. No właśnie nie, a ATM jest czysty, bo chodził ze mną prawie pół gry. No ja też jestem czysty, no mówię. Ja byłem ostatnio z Destrem, robiłem taski, łaziłem z Destrem przez czyli Gubica. Destru, kiedy, czyli Destru. Kiedy wy... Przez chwilę nie, ale nie, wtedy jak Łódź robiliśmy. No, no i tak oni się zaskarżali, że kill padł, nie? Później z Bladym i Sandwichem byłem i też nie było, kurde. No w drugiej rundzie, no w tej poprzedniej raczej nie miał ja. A widzę, że random wołty robicie, no spoko. Trzeba było nie obrażać mojego mikrofonu. O, to dziwne. O, dobra, no dobrzy ludzie są. Oj. O kurwa. Ej, zapewnij go. O kurwa. Co się dzieje? Do zobaczenia. Patrzcie, o nie! Dzień dobry, szamanie. Dzień dobry. Witaj. O! Widziałeś to? Dzień dobry. Chodź tam, questa mam. Właśnie co to było? Nie wiem. O nie, teraz się boję. A nie, co wy tu robicie? Nie wiem, jakie spotkanie. O, nic nie widzieliście. Widzieliście. Sandwich? Czemu wypuściłeś... Sandwich, czemu wypuściłeś więźniów? O co chodzi, Sandwich? Sandwich, czemu wyjaśniłeś więźniom? O co chodzi? Sandwich, no. Bo się bałem, że coś zrobię razem. Żałosne. Żałosne, trzeba było patrzeć i obserwować i czekać, jak coś zrobią. Żałosne. Kurde, w sumie. No. Słuchajcie. Jeszcze kamerowe. O nie. Co wy macie z tymi zebraniami co chwilę? Dobra, zrzućmy go. Aha, może no. Co wy macie z tymi zebraniami co chwilę, no? Człowiek nie jest w stanie nic zrobić, już spotkanie robicie. Ale ja ten Fawi, ja cię kręcę, no. A ten tak dobra, ledwo co kliknął w ten dzwonek, ledwo co... Przestańcie co chwilę te spotkanie robić. No mówię właśnie, a ten ma taki na mnie force, cicho. Ja nie wiem właśnie. Cichaj tam, Dedestru. Kim jesteś Amongo? Nie ma maski, jak ci powiem, to będzie smutno, bo mnie od razu na target wezmą. Jestem Kanadyjką, więc... Dobra, to ja jestem mimikiem, no. O, ty mimik. Czyli dlaczego i co teraz? Dub. Kto go bronił? Uwaga. Kto go tu bronił? No, Krank się go strasznie bronił. Bladi nie bronił, Bladi no nie bronił. Ja mówiłem, że w jednej rundzie po prostu nie mógł zabić. Więc no. Rozprzedałem się, ja nie ma asasyna, więc no mogłem powiedzieć o swoją rolę, no ciuskę. No ale to wszyscy mówmy rolę, jak nie ma asasyna w sumie, czemu nie? Zagramy na wieczność. Dobra, co robimy? Skipujemy czy dobra, no to bołd na sandwicha, no. No to sam. No sam już tego nie zrobił, Ale nie powiedział swojej roli, za późno. Tomasz, wkurzyłeś, że Amongo powiedział, że brzmisz jakbyś miał w dupie mikrofon. Sandwich! No trochę mało mnie, no tak taka słychać, sprawa. No nie wiem, ten czat tak dziwnie działa, dlatego ledwo co słyszę. No czemu Sandwich wyleciał w ogóle? Właśnie nie wiem, czemu Sandwich wyleciał. Ja nie wiem, co jest z tym czatem. Czemu nie, no a ten ja go nagle mam. Jakiś, nie wiem, friend się próbował, przed nim się cieli. Ale jak miałem za mną go było tego, impostorów, ciężka sprawa. Powiem ci, ciężko to cokolwiek robić. Siemanko. Proszę na mnie nie kichać. Dzień dobry, witam pana w Pabiksie. Co podać? Sprzedaję tutaj wódę najlepszej jakości. Oraz alkohol. Tak? Kurde, to zainwestuj w lepszy ten, o. Nie. No nie, co? GBS wygrał. No, chociaż nie impostorzy. Kim byłeś, Amongo? Mimikiem, a faktycznie. Tak, no, dlatego mówiłem, że oni mnie we dwójkę kryli bladni. No, tak, no i była prawda, dobra. Ja już lecę. No, ja też już lecę, wystarczy tej gry. 20.